Szanowni Państwo, ja dziękuję za tak liczne przybycie. Temat, pewnie się domyślacie, to jest temat szpitala. Proszę Państwa, na początku chciałbym po prostu zdementować kłamstwa, ponieważ co niektórzy oszukują społeczeństwo, mówiąc, że szpitala nie będzie, że likwidacja szpitala i tak dalej, i tak dalej. Jeszcze raz mówię, że my szpital rozwijamy, a nie zwijamy. I to świadczy, dziesięciolecia przynajmniej, świadczą o tym, że ten szpital jest rozwijany, ponieważ powiat włożył w szpital około 20 milionów już na teraz, na dzień dzisiejszy i zamierza jeszcze włożyć kilkanaście milionów dalszych, czyli blok operacyjny, informatyzacja i tak dalej, i tak dalej. Proszę Państwa, ale problem jest z czymś innym. Wiemy doskonale, że szpital nasz ma trudności finansowe, ale to nie jest jedyny szpital, który ma trudności finansowe w naszym województwie, ale i w Polsce. Macie tu wycinki gazet. Rzeczywiście system się wali. Reforma zdrowia cały czas powinna być, nie ma jej, szpitale nie są dofinansowane, powiaty nie mają pieniędzy na dofinansowanie, bo przecież finansować powinien Narodowy Fundusz Zdrowia. Proszę Państwa, Narodowy Fundusz Zdrowia w województwie opolskim traktuje nas po macoszemu, tak delikatnie mówiąc, bo w budżetach rocznych szpitali, proszę Państwa, macie tutaj wyraźnie, jeśli można odsłonić i pokazać, jakie jest budżetowanie na 2014 rok. Proszę Państwa, my jesteśmy jednym ze szpitali większych, 14 oddziałów, 376 łóżek, mają 29 milionów złotych. Szpital Szczelecki, 7 oddziałów, 203 łóżka, 36 milionów złotych. No i Kędzierzyn-Koźle, który też, jeżeli chodzi o finanse, stoi, no tak delikatnie mówiąc, nie najlepiej. Ma 15 oddziałów, czyli o jeden oddział więcej od nas, 347 łóżek, a my mamy 376 łóżek i budżet roczny jest 61 milionów złotych, czyli o 100% więcej, nawet ponad 100%. Proszę Państwa, no to jest jawna niesprawiedliwość, dyskryminacja. Ja nie wiem, czy tu chodzi o sprawy polityczne, aczkolwiek jestem trzecią kadencję, unikałem zawsze podziału Platforma, PiS, inne ugrupowania, bo samorządowcy rządzą się, robią wszystko dla powiatu, ale tutaj widzę, że rzeczywiście coś chyba musi w tym być, bo jeżeli ja, czyli mój powiat jest traktowany po macoszemu tylko dlatego, że jestem z Prawa i Sprawiedliwości, no to rzeczywiście chciałbym zadać to pytanie, czy to polega na prawdzie, czy nie. Rozumiem, że restrukturyzacja jest po naszej stronie i będziemy robili wszystko, żeby minimalizować koszty, ale więcej się nie da. I ja uważam, że przede wszystkim najważniejszy wątek to jest w budżetowaniu naszego szpitala, czyli 29 milionów na tak duży szpital jest co najmniej o 7-8 milionów za mało. Ale jaka była odpowiedź Narodowego Funduszu Zdrowia, kiedy Pan sygnalizował, czy Państwo sygnalizowali, że szpital jest niedofinansowany? Wtedy co Narodowy Fundusz Zdrowia Państwu odpowiadał? Panie redaktor, więc kiedy zostałem dyrektorem Rzeszowskiego Centrum Medycznego, a był to połowa maja ubiegłego roku, po zrobieniu wstępnego rozeznania sytuacji finansowej Brzeskiego Centrum Medycznego i zrobienia benchmarkingu szpitali powiatowych w województwie opolskim, jednoznacznie zauważyłem, że nasz szpital, szpital brzeski, jest bardzo mocno niedofinansowany z Narodowego Funduszu Zdrowia. I wówczas spotkałem się z dyrektorem Filipem Nowakiem, który wówczas piastował funkcję dyrektora opolskiego oddziału, jak i również zastępcą dyrektora panem Jerzym Pilarskim, i przedstawiłem właśnie tę koncepcję moją zmiany finansowania. Usłyszałem, że po prostu to finansowanie jest właściwie zrobione z punktu widzenia Narodowego Funduszu Zdrowia. Przedstawiłem już w ubiegłej kadencji radnym moją właśnie prezentację na temat otoczenia, w jakim znajduje się Brzeskie Centrum Medyczne i po prostu konieczności doprowadzenia do pewnych zmian. Obecnie, kiedy opracowaliśmy program restrukturyzacyjny Brzeskiego Centrum Medycznego, również przeprowadziłem rozmowy w Narodowym Funduszu Zdrowia. Rozmawiałem z dyrektorem, rozmawiałem z jego zastępcą, przedstawiając konieczność dokonywanych właśnie tych zmian i czego Narodowy Fundusz Zdrowia może się spodziewać właśnie w momencie, kiedy finansowanie nie ulegnie zmianie. Jest dobry w tej chwili czas, bowiem obecne kontrakty
są zawarte ze szpitalami do 31 grudnia 2015 roku. Będzie aneksowanie na kolejne pół roku, roku 2016. To aneksowanie nie musi być w tej samej wysokości, w związku z tym, jeżeli Narodowy Fundusz Zdrowia będzie miał pewnego rodzaju swoje przemyślenia, a tutaj przemyślenia powinny być jednoznaczne, to powinna być po prostu zmiana systemu finansowania, tak aby dostępność do usług medycznych była równomiernie wykonana w całym województwie opolskim, a dziś po prostu poprzez takie finansowanie ta dostępność równomiernie nie jest rozłożona. Ja chciałbym dodać, często nam się zarzuca powiatowi brzeskiemu, że patrzymy w stronę Dolnego Śląska. No, proszę Państwa, daję żywy przykład. Mój kolega, który jest starostą w powiecie oławskim, ma 36 milionów, ma 7 oddziałów SOR-em, licząc SOR-em, więc i łóżek znacznie mniej. No, proszę Państwa, trzeba traktować po partnersku, uważam. Chciałem nadmienić również, bo takie pogłoski, że my się zwijamy, my się rozwijamy i przed nami też w tym pakiecie unijnym, bo prawdopodobnie będzie pakiet senioralny, jedynie na pakiet senioralny, będziemy starali się rozwinąć nowy oddział geriatryczny i zakład opieki leczniczej, co niektórzy drwią z tego i mówią, że no tak, robimy dom starców. No nie, proszę Państwa, przez kilkanaście, może kilkadziesiąt lat nie mówiliśmy o ludziach starszych, dla nich nie było miejsca i chcemy też o tym pomyśleć, bo przyszedł taki czas, XXI wiek, mówi właśnie o tym, że się starzejemy i chcemy godziwe warunki zapewnić ludziom starszym również. A co z salą operacyjną? Będą Państwo budować nową salę operacyjną? Proszę Państwa, będziemy, ponieważ mamy na to pieniądze, aczkolwiek liczyliśmy, że w tej transzy unijnej pójdą pieniądze w kierunku szpitala, urządzenia szpitali. No niestety nie idą, ale nie zrezygnowaliśmy z bloku operacyjnego. Będzie inwestycja bloku operacyjnego. Mamy na to pieniądze. Tym bardziej jest odpowiedź, że likwidacja ortopedii, likwidacja chirurgii czy ginekologii, no tu nie, aczkolwiek muszę powiedzieć, że jeżeli nie zmieni się finansowanie, to nie tylko my, nie tylko nasz szpital będzie w potężnych tarapatach finansowych, ale cała Polska i mam nadzieję, że ten problem się rozwiąże, że wróci się do tematu zdrowia, ponieważ powiaty i tak są bardzo mocno obciążone szpitalem i finansowaniem. Oczywiście finansuje Narodowy Fundusz Zdrowia, ale całą infrastrukturę, rozbudowę, blok operacyjny ponosimy na własnych barkach, a tak jak powiedziałem, no pieniądze mamy też ograniczone. Jesteśmy konsekwentni w tym, co mówimy od samego początku. Ta koncepcja pierwsza jest koncepcją, która jest sprawą wewnętrzną naszego szpitala, więc zaciskanie pasa, zmniejszanie obciążeń kosztowych przede wszystkim u lekarzy. No niestety tutaj, a może stety, to już zostało zrobione i lekarze przystali właśnie na zmniejszenie swoich wynagrodzeń. Jeżeli idzie o zmniejszenie czy łączenie pewnych stanowisk, to również jest w tej chwili realizowane. A więc te kwestie, które są w zasięgu decyzji leżących po stronie dyrekcji szpitala, one już w tej chwili się realizują. Natomiast to, co zostało w programie uwidocznione, że jeżeli będzie niezmienne stanowisko Narodowego Funduszu Zdrowia, które już przez kilka ładnych lat się utrzymuje, no to ta wersja, ta bardzo optymistyczna, na zamykanie oddziałów szpitala, ona może się zrealizować. Dlatego głośno o tym mówimy, że do tego jest potrzebne wspólne działanie, a więc działanie wewnętrzne szpitala, za co jest dyrekcja szpitala odpowiedzialna, jak i cały zespół pracujący w nim. Oczywiście powiat jak najbardziej w dalszym ciągu będzie wspierał szpital w miarę oczywiście swoich możliwości, ale też ograniczonych. No i jeszcze dodatkowo sprawa spojrzenia na to przez pana wojewodę i przez Narodowy Fundusz Zdrowia jako największego płatnika. W związku z tym chcielibyśmy, aby ta wersja ostateczna się nie zrealizowała, ale tutaj
nakreśliliśmy, że jeżeli nie będzie zmian, przede wszystkim w otoczeniu zewnętrznym, to taki scenariusz jest możliwy. Liczymy na to, że wszystkim zależy na tym samym, na utrzymaniu i rozwoju naszego szpitala i po prostu postulujemy do wszystkich czynników, aby na siebie wziąć bardzo daleko idącą odpowiedzialność za funkcjonowanie brzeskiego szpitala, bo ten szpital po prostu pacjentom tego powiatu i pacjentom innych części Polski ze względu na bliskość autostrady A4, to się po prostu pacjentom należy. Chciałam dodać, że wprowadziliśmy tak zwany harmonogram pracy lekarzy, żeby lepiej wykorzystać ich pracę, ich czas, ponieważ są to gro lekarzy z lekarzami kontraktowymi, więc żeby i ich wiedza i ich praca była wykorzystana w sposób maksymalny. I w związku z powyższym nie ma tak zwanych jakichś takich wolnych etatów czy niepotrzebnego marnowania czasu. I to już nam się ładnie udało. Myślę, że tak od października będzie to jeszcze bardziej widoczne będą oszczędności. Oczywiście przy zachowaniu bezpieczeństwa i odpowiedniego funkcjonowania szpitala. Też chciałam powiedzieć, że bardzo mocno wpływamy na to, żeby praca też personelu średniego, czyli pielęgniarek, była dobrze wykorzystana, żeby nie było dużej ilości nadgodzin. Wprowadziliśmy również rozsądniejszą politykę lekową, żeby nie było niepotrzebnych magazynowania leków na oddziałach i nam się to dosyć udaje z dużym powodzeniem. Chciałem zapytać o te dysproporcje. Z czego to wynika? Czy to są te same na przykład procedury są inaczej wyceniane w szpitalu w Szczelcach, a inaczej w Brzegu? Czy punkty są inaczej wyceniane? Czy to jest jakieś po prostu widzimisię dysproporcje? Wiele lat temu został tort podzielony w województwie opolskim i dzielenie tego torta z roku na rok po prostu zostaje powielane. Jeżeli taka dysproporcja występuje rok, dwa lata, to jeszcze da się to utrzymać. Natomiast każdy jeden rok dysproporcji pogłębia różnicę pomiędzy szpitalami, prawda? Odpowiednia ilość punktów na procedury jest różna. Zdaję sobie sprawę z tego, że szpital w Kędzierzynie Koźlu ma w niektórych aspektach wyższy stopień referencyjności, prawda? Czy też Nysa ma wyższy stopień referencyjności, ale pytanie, dlaczego w Brzegu nie można dać większej ilości punktów i nie można zwiększyć stopnia referencyjności? Przecież tutaj nie są inni pacjenci, jak w tamtych szpitalach. I na dzień dzisiejszy my pokazujemy, chociażby w ortopedii w tym roku, już mamy około 130% wykonania kontraktu w tym roku. Jeżeli w związku z tym mamy 30% nadwykonania już, jeżeli byśmy puścili wodze nie tyle fantazji, ile potrzeby realizacji chociażby procedur ortopedycznych, no to po prostu będziemy mieli kontrakt wykonany do końca roku w wysokości 150%. I teraz pytanie, czy mamy po prostu pozbawiać potrzebujących pacjentów, bo nie ma większej ilości punktów dla naszego szpitala, a dla innych szpitali są większe ilości punktów? To jest właśnie to, że jednemu szpitalowi przyznaje się zdecydowanie większą ilość punktów, a innemu szpitalowi zdecydowanie mniej. Ja bym chciała jeszcze dopowiedzieć, że od iluś tam lat, od kilku lat sukcesywnie zmniejszała się ilość tak zwanego kontraktu na dane oddziały, pomimo wykonywania właśnie tego kontraktu, czy wykonywania nadwykonań. To powodowało, że w takich oddziałach zabiegowych, które teraz są pod tak zwaną kreską, ilość punktów przyznanych na rok, czy na przeliczając na miesiąc, jest zdecydowanie za mała. Do funkcjonowania takiego oddziału zabiegowego potrzebnych jest minimum 3, a najlepiej 4 lekarzy, żeby przeprowadzić zabieg operacyjny bezpiecznie, żeby zabezpieczyć pacjenta. I to są koszty stałe. Natomiast przychód jest zdecydowanie za mały w stosunku do innych oddziałów w naszym województwie opolskim. I to jest ten problem, że my po prostu nie możemy się podnieść. Gdybyśmy mieli większy kontrakt, wyższy, nawet nie cenowo wyższy, więcej wyceniony punkt, tylko po prostu więcej punktów przyznanych na dany oddział, no zdecydowanie poprawiłaby nam się sytuacja. Ale ona nie wykonywała kontraktu, o ile dobrze pamiętam. Czy pani redaktor, przepraszam, ja tylko jeszcze dodam tutaj do wypowiedzi pani dyrektor i dyrektora. Przykład jest rehabilitacja. Nasza rehabilitacja jest jedna z najlepszych w województwie. Może nie najlepsza, ale w czubie. Mamy mniejszy kontrakt od rehabilitacji, która jest na Kamiennej. To jest spółka, co? No, spółka. No więc coś tu nie gra.
ktoś tu nie gra. No więc, dlatego te kontrakty są w niektórych miejscach też niedoszacowane i to, co pani dyrektor i pan dyrektor mówi. Ortopedia to był jedyny, czy jest jedyny oddział? To był jedyny rok, i pozwolę sobie, przepraszam, panie dyrektorze, odpowiedzieć, bo to był jedyny rok, kiedy ortopedia miała zmniejszoną, i to znaczy nie wykonała kontraktu do końca, ale to był rok, w którym mieliśmy remont bloku operacyjnego. Trudno w warunkach, kiedy prowadziliśmy działalność, a szpital nie może zamknąć swojej działalności, no bo nie ma takiej możliwości, że jest zakontraktowany w trybie ostrym. I w tym momencie ortopedia miała niewiele zmniejszone, natomiast inne oddziały wykonały pięknie kontrakt, nawet miały nadwykonania, a mimo to nie otrzymały większego kontraktu, bo gdyby w 2015 roku inne oddziały dostały rzeczywistą ilość wykonanego kontraktu, czyli taką, jaką wykonały w 2014 roku, to nie byłoby problemu z ortopedią, nawet wtedy, gdyby ona była, nie wykonała tego kontraktu. To jest kwestia po prostu takiego rzetelnego podejścia do każdego oddziału i do wykonania kontraktu na danym oddziale. Nie zmniejszania, bo my pomimo wykonywania kontraktu zawsze ten kontrakt mamy zmniejszany albo utrzymywany na takim minimalnym poziomie z poprzedniego roku.